serdecznie, hodowcą gołębi pocztowych. O, witamy serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy pokazać gołębie samce rozdzielone. Samice były przeniesione do młodych, gdzie młode gołębie zostały w gołębniku. Jeszcze chcemy pokazać trochę młodych, późniejszych. No, jest trochę młodych, późniejszych, takich tu kolega Grzegorz już niektórych nie obrączkował, bo mu się nie chciało. Praktycznie już leniwy się zrobiłem, już nie zaobrączkowało. Tak, jest kilka takich późniejszych, tutaj. No tutaj widzimy, tam jeszcze jeden w gnieździe siedzi. Tutaj chciałbym pokazać takiego samczyka, tarczka, pałki, gołębia. Dlatego. Ten gołąb już jest zamówiony, praktycznie sprzedany ten gołąbek. A ten jest zamówiony, ja myślę, że tamten. Ten. Nie, ten tutaj jest sprzedany, już praktycznie sprzedany. 41-34. Jeszcze trochę tym gołąbkiem się rozstanę. To jest wnuk 1360 i wnuk to jest z tego, co Bogała miał, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie. Super pochodzenie ten gołąb ma. Chorowca sobie zamówił. Teraz ten gołąb był lotowany, nie? U tatka pałki był lotowany ten gołąbek. Praktycznie w przyszłym tygodniu już odjedzie ode mnie. No chyba, że ten kolega się odmyśli, bo to różnie, nie? Raczej się nie odmyśli, to tak jest. Chyba, że już no, takich no. Solidny hodowca, bo tu... Takich niedowiarków to tu jest pełno. Praktycznie mówią tak, a w rzeczywistości jest inaczej. Kilka ludzi też zamówiło gołębie, później tak, tylko poblokowali to. Ten tutaj jest super samy. Rafała Pasonia gołębi. Super sam jest. Może obrączki 69-14. Tak, to jest po super lotnikach się wywodzi. Ten gołąbek. Są młode do nabycia, jak coś. Po tym samczyku akurat są młode do nabycia. Przepiękny sam jest. Gołębie zadbane. Przede wszystkim jedynie nie brakuje. Jak to gołąbki. A to są młode też od Tadeusza Pałki, tak? Tadeusza Pałki trochę i Rafała Pasonia, także... Także takie późniejsze młode tu kolega Grzegorz ma, no widzimy. Takie starsze to są przełożone, tam ma tam kilkanaście. Dokładnie tak i to będzie wystawione, tego nie będą na moim profilu. No będą, będzie wystawiane, będą wystawiane. Na moim profilu, na Facebooku będą wystawiane, także kto będzie zainteresowany... No chyba, że ktoś się odezwie, nie? Ktoś się odezwie, będzie chętny, to jak najbardziej. Także, co tu mogę powiedzieć, no gołębie zadbane, zdrowe. Cieszę się, dzisiaj akurat taki miałem dzień luźniejszy. Trochę się wziąłem za ogarnięcie gołębika, bo trzeba się na to wziąć. Wiadomo, że gołębie też się lepiej czują, jak mają trochę być sprzątane. A zimą praktycznie będzie gołębik wypalany gołębikiem. Do żadnej nie stosuję chemii na podłogi, na fachy nic nie leję, tylko wypalam palnikiem fachy wszystkie jako dezynfekcja. Myślę, że gołębie są cały czas zdrowe. To jest płycie, no to praktycznie się odkazi, wypali. Co to jeszcze mogę powiedzieć? No. Praktycznie już wkrótce będą gołębie sprzedawane, te Tadeusza Pałki. Chyba taki tam jest. No każdego gołębia się przedstawi, nie? Wnuk 228, no bo to już widzę, nie? Ten tu, ja zawsze mówię na tego gołębia maszyna. Jest typowo taki wojownik. Dwa lotka do końca. Kończy pierzenie praktycznie. To bardzo dobrze gołębie się spisywały, jego wnuki już i tak dalej. No przepiękne gołębie, co to dodać, nie dojąć. Proszę, też kilka jest, pokażę. Grzegorz taki, tu jest pstrybę z obrączki. Jest po tym pasoniu? Tak, no, po tym tam co Rafała Pasonia, bo praktycznie połączyłem go za późno się nałożył obrączkę i już mi się nie... To jest świetny gołąb jest. Nie nadążyło go zaobrączkowa, naprawdę super. Super klasa gołąb. Dziadek tego pstrego, co bez obrączki był najlepszym lotnikiem w Polsce. Na chwilę tego pstrego pokażę. My tam nie śledzimy tak mocno, co nam się w Polsce dzieje, ale wiem, że był. No co to mogę powiedzieć, no prześliczny, młody. Mogę tego pstrego samczyka pokazać. Tego czego znajdę. Zdarzyli się będzie chować. On próbował sobie tutaj przesiadywać. A trzeba
akurat zajdę. Jest tam, wiesz, on jest tam delikatnie pstry. Będę trochę przestraszony, bo druga osoba w rolniku, przeważnie ja tylko w rolniku jestem. Także to pięknie tam jest. Młody jest właśnie po tym pstry, właśnie po tym samczyku. Kapitalny gołąb to było, no, znam, bo wszystko, bo te gołąbki u mnie były, także... Ja nie mogę za długo w gołębniku przebywać nawet. No bo już kolega dostaje hańban, także... A, nie mam maski, ale ja tę maskę noszę. Teraz będziemy wychodzić i pokażemy jeszcze. No jest trochę tych młodych, jakby ktoś chciał, to... Grzegorz, weź, jak będzie ktoś chciał, to te późniejsze, no to jakieś tam normalne pieniążki. Za normalne pieniążki, rozsądne, naprawdę kapitalny, młody, ten stry. Gołębie ta, no Rafała Pasonia. Bardzo piękna podstawa gołębi. Bardzo poszukiwane są gołębie teraz. Tak, właśnie. Pierwsza drużyna, Bugie Kosakowo. Właśnie do mnie dużo ludzi wezwania właśnie i o się robi top hodowla, nie? I o Rafale dużo. Znaczy się robi. Już dawno właśnie, jest top hodowla, ale. Rozmawiamy dużo o Rafale Pasoniu, także człowiek na topie. Teraz praktycznie. Nie, gołębie się sprawdzają, tak? Który sam jest. Pięknie wróczy. Niebieski na kapior, ten tam kolega go bardzo dobrze zna. No, niebieski jest po super tam lotnikach. Ten gołąb. Także... Po nim gołębie nie latały, a to rozmawiałem z... Po przednich filmach. Rozmawiałem z tym, Rafałem Pasoniem, że po nim bezpośrednio słabo latały, ale w Duki to obojętne jeszcze były łączone. W Duki były obojętne jeszcze łączone, wszystko leciało, nie? I obojętnie kto by nie wziął. A brali na wspólne gołębniki i... Teraz jedna osoba właśnie po tym samczyku była w zeszłym tygodniu. No w zeszłym tygodniu po tym samczyku właśnie wzięła sobie jednego mutka. Mama miała 24 konkursy w ciągu 2 lat chyba. Właśnie to było nałączone z tą lotniczką. Super. Także to było... To było złączone z córką tej super lotniczki, nie? Tak. Naprawdę wziął towar, że to taki, że głowa boli. Akurat wziął po tym samczyku. No mnie trochę są przepłoszone, bo wiadomo, nic w gołębniku nie śpi, a zazwyczaj ja w gołębniku nie śpię, bo to się swoje obowiązki. Do tych niedowiarków, nie tu nie taki hodowca, nie tu oczernia, mogę powiedzieć nazwisko, Grobelek, blisko mnie mieszka, 40 km ode mnie, zaczął takie stery opisywać. Musiałem człowieka zablokować, bo nocami praktycznie już nie spałem. No ludzie są wredni, nie? No to są po tym, co dla mnie typowo gołębiarze, nie hodowcy, tylko gołębiarze. No to jest tak, jak komuś w życiu się nie udało i nie może sprzedać, a ktoś sprzedaje i to tak później jest. No to jest. Tak, jest taką niezawiść, jeden może, drugi nie może, no... Jeśli gołębie się sprawdzają, to ludzie biorą, no. Taka jest. Taka jest prawda i... Jeśli on da 20 złotych, gołębia nie może sprzedać, no to mój Boże, nie? No nic nie możemy na to, nie? Nic nie możemy, jest taka ludzka zawiść, że... Właśnie w sekcji... Jak tu lotować, nie? W sekcji lotował z nami i odeszedł właśnie ten nazwisko Grobelek. Grobelek, mogę powiedzieć 40 km, już nie będę mówił imiona, tylko powiem Grobelek, bo po chamsku się zachował. Nie lubię takich ludzi zawistnych. No niestety, jeśli go żona krótko trzymie, no to już jest jego sprawa. No mój Boże, ja się rozeszłem, no i życie mi się praktycznie... No, układa się, nie? Bez żony praktycznie ważne, że są zdrowe dzieci, to dla mnie najważniejsze. Życie toczy się dalej. I to można było dużo rozmawiać na ten temat. Tak, no to można by godzinami tam opowiadać. Przedstawimy dwa młode. Tak, pokażemy jeszcze dwa młode, zimbrydowane. Tak. Od Pawła Medrysy, co przywiozłem do pokazania. Także... Aronek, co jest? Czekaj, pokażemy. Pokażemy teraz pierwsze szpaka. To jest praktycznie czwarty ląk, nie? Tak, one są z czwartego lęgu. Praktycznie mogą chodowcy nie dowierzyć, bo gołębie są na trzecim piórku.
Tak, pokaż. Bardzo zdrowe. No jak ją łapałem, to jeszcze piszczała, także to są z czwartego lęgu, tamten na filmie, co były ostatnio, były z piątego, nie? Piątego, 10800. Pokaż numer, weź. 10803, praktycznie młode. 10803. To jest łączenie córka szpaka, tego od Pawła Mendrysy o numerze 5979. Łączenie na wnuka szpaka, nie? Rodowody może pokażę tak. Już to pokazywałem tam ostatnio. Hodowca teraz wziął. Dwa szpaki teraz wziął, nie? Dwa, ale po jednej parze wziął jednego szpaka, samca. Po tym ciemnym wziął samca, a potem wziął samicę z tego piątego lęgu. I dzisiaj mówię do Grzegorza, nie? Taka para, nie? Jak to teraz włączę, to petarda, nie? No petarda, właśnie. Ja normalnie... Mówię, żeby po prostu nie zmarnować tych gołymi, ja... bo mnie normalnie szyści. Normalnie mu powiedziałem, to w ogóle nie ma się w ogóle do mnie odzywać. Jeśli to gołębie zmarnuje, no to nie ma się w ogóle to do musi, mnie... To musi przekazywać dalej, tak? Nie ma co się odzywać w ogóle. No, niebieski samczyk. O, i to jest samczyk, to jest jedno gniazdek. Pokaż Grzegorz numer, żeby... No 10, tak, jak mówiłem, na filmie 10, 3 niebieskie były. 10804. 10804. O, na obrączkę przybrana, wiadomo tam. Ja tam teraz kąpieli, żadnej jej nie daję. Jak wy gołębie naprawdę są światowej. Tak, mówiłem, 3 niebieskie klasy wyszły. Są gołębie naprawdę światowej klasy. Dwa samce i samiczka, nie? Samiczka bodajże jest na 7 piórku. Tutaj jest na 3 i taki piszczek jeszcze jest. Także jeszcze są do nabycia, także aby ktoś chciał, to... Dokładnie tak. To można dzwonić do Grzegorza i... 789-495-670. Tak, i się załatwi. I się wtedy załatwi z nim. Po prostu. No, rodowody będą do gołąbków i jak ktoś będzie chciał, to nam kserą, nie? Bo tam tu... Tam wydwaniali do Grzegorza, że to te gołębie są nieprawdziwe, bo... Paweł Mędrysa, jak to powiedzieli, tylko... jednej osobie sprzedał syna coś, no jakieś tam, nie? Dokładnie zamuły, tak, nie? Dokładnie były. Tak, dokładnie. Tak. Także no hodowcy... Były w zeszłym tygodniu takie cyrki do mnie, że... Ja tylko Grzegorz powiem coś. Hodowcy, no... Ja wiem, że no nie wszystkich stać, żeby gołębie kupić. No ale... No ale tak w życiu jest, że po prostu... No mnie też nie stać, ale no... Musiałem pracować od rana do wieczora i... Kiedyś soboty, niedziela i wszystko, żeby po prostu pieniądze odłożyć i kupić, tak? To tak nie jest, że człowiek sobie z pensji kupi gołąbka, bo z pensji sobie nie kupisz tego gołąbka. A jak kogoś nie stać, to niech nie oczernia kogoś, bo to nie ma sensu w ogóle w tą stronę iść. My powinniśmy się wspierać i pomagać sobie, a nie sobie tam jakieś głupoty opowiadać, nie? No sami nie śpi niepotrzebnie przed takim gołębiorzy za przeproszenie. No bo to no taka prawda, nie? Hodowca. Jeden, drugi, trzeci mnie tu kontrolują, czy te same gołębie, czy to. No ludzie, no. No ale Grzegorz. Badanie, możemy robić badanie. Grzegorz. Nie wierzą, no to możemy robić badanie. No te gołębie są ode mnie, także no będą chcieli, to zrobią sobie badanie i jaki problem. Nie? Ja nie widzę żadnego problemu. Tak samo jest z Pawłem Mędrysą. Paweł mówi, że mu tam dzwonią, że chcą badania i to no nie ma problemu, no kto chce sobie robi badania. My nie będziemy badań robić żadnych, bo. Ile później ten gołąb będzie kosztował? Ten gołąb by musiał wejść we koszty. Badania nie są takie tanie, a... A my nie wiemy, czy to sprzedamy, tak? Tak. Byśmy wiedzieli na 100%, że gołąb jak ktoś weźmie tam za 2-3 tysiące, to można zrobić badania, a my tu praktycznie... Badania dzisiaj kosztują. Te gołębie to za grosze są sprzedawane. Tak. Bo Paweł Mędrysa z takiego połączenia, no to tam już nie będziemy mówić, ile by zabrał pieniążków. Ale trochę by było potrzebne. No, to jest jego sprawa, ale mówię, no. Trochę by było trzeba naprawdę położyć. No to jest, macie hodowcy, super połączenie. Jak nikt tych gołębi nie weźmie, to te gołębie zostaną. Zostaną do rozpłodu. I w przyszłym roku przedstawimy ich i dzieci na WG i powiemy coś o tym. Coś na ten temat powiemy, nie? Tak. Z tych gołębi na przykład, nie? No bo wszystkie się połączy, nie? Wszystko, tak. Także... No to co jeszcze? Zapraszamy do subowania kanału i no i wduszenie dzwonka, bo będziemy przedstawiać niedługo gołąbki od Tadusza Pałki wszystkie. Tak. Bo tutaj Grzegorz postanowił wszystkie sprzedać. Ma tu jakieś tam swoje problemy. Mówi, że kiedyś o nich powie. Związane z tą hodowlą.
i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. Ale no, na razie... Na razie cicho siedzę. Na razie siedzi cicho. No ale kiedyś to tam się ujawni. Tak. Także wszystko, jak to mówią, szydło musi wyjść z worka, nie? Wszystko wyjdzie biegiem czasu. Nie? No, także pozdrawiamy wszystkich hodowców, nie przedłużamy już. Hodowczyni przede wszystkim. Tak. Pani hodowczyni pozdrawiam. No, także wszystkiego dobrego, hodowcy. Tak. Gołębiarzom tylko będziemy życzyć, żeby się wzięli do roboty. A nie dupy zatruwać. A nie dzwonić do ludzi i tam opowiadać bzdury. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.